witamy serdecznie. Dzisiaj mamy przyjemność być na finałach młodzików. Dzisiaj przed chwilą kończymy już tak naprawdę serię dziewczyn. Za chwilę seria mężczyzn, chłopaków. Naprawdę sporo zgłoszeń, jeżeli chodzi o tą młodzież, o to, co się dzieje tutaj w Ciechocinku. Bardzo dużo zgłoszeń, to fakt. Ponad około 350 chłopców, niespełna 100 dziewcząt, także ta liczba świadczy o tym, że kluby naprawdę ciężko pracują, a młodzież się do tego sportu garnie. Poza tym, że tak wiele młodych osób wzięło udział w mistrzostwach, należy tutaj podkreślić, że poziom tych zawodów jest nieprzeciętny, jest naprawdę wysoki. Zresztą szczególnie w grupie chłopców widać, że te talenty się rozwijają bardzo, bardzo dynamicznie, nazwijmy to, i niektóre walki przypominają walki juniorów, a nie młodzików. Aczkolwiek dziewczęta też bardzo, bardzo fajnie. Widzę, że tutaj ogromny progres. Jest to na pewno zasługa tego, co się robi w kadrze, w tej najmłodszej grupie wiekowej. Czyli krótko mówiąc, zasługa Karoliny oraz trenera, który ją wspiera, pana Zbyszka. No i szczególnie mi tutaj utkwiła bardzo fajna walka pomiędzy Amelią Urban i Patrycją Łuczak. Bardzo no, Amelia świetny pojedynek. Utytułowana tak. Już zawodniczka, obyta na zagranicznych ringach. Co zawody tak naprawdę to przywozi medale z zagranicy. Tak, niemniej jednak Patrycja jej też stawiła duży opór. Naprawdę ciekawy pojedynek, zresztą każdy kolejny też był dobry. To też warto wspomnieć o tym, że ta młodzież, ci młodzi zawodnicy zaczynający tak naprawdę ten boks są, cały czas są widoczni, chociażby na takich zawodach. Jest też ten system Akademii Boksu Olimpijskiego, to też chyba pomaga. Ja myślę, że właśnie to drugie pomaga najbardziej. To nie jest jeszcze efekt tego medalu olimpijskiego, którego wywalczyła Julia Szeremeta. To jest efekt tego, że pojawił się program Akademii Boksu Olimpijskiego. Z tego programu myślę, że większość startujących tutaj dziewcząt, jak i chłopców, to są właśnie te osoby, które przez Akademię pierwsze kroki robiły. No właśnie, to jest ten długofalowy proces szkolenia. Tak, ale proces jak najbardziej słuszny, czyli praca u podstaw, praca z młodszą grupą dzieci, których trzeba do tego sportu zachęcać poprzez zabawę, poprzez rekreację, a dopiero wtedy wyselekcjonować taką grupę, która się nadaje do tego, aby ten boks profesjonalnie uprawiać oczywiście. No i nie możemy zapomnieć, jesteśmy kolejny raz w Ciechocinku. Tutaj już tak naprawdę cyklicznie Polski Związek Bokserski organizuje zawody. Polski Związek Bokserski jest współorganizatorem, zaś organizatorem głównym jest klub Potężnie Ciechocinek i oczywiście klub wspierany przez miasto, gminę Ciechocinek. Pan burmistrz Jarosław Jucewicz jest osobą, która zawsze chętnie pomaga przy organizacji. No a panowie z klubu ciężko pracują i to nie sami, tylko ze swoimi rodzinami. Ten efekt jest widoczny. Tutaj myślę, że każdy sportowiec i każdy team się bardzo dobrze czuje. Zawody zorganizowane bardzo przyzwoicie i myślę, że coraz większym się będą cieszyły organizowane tutaj zawody zainteresowani. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.